Loża Radiowa. W piątkowej Loży Radiowej witają Państwa, jak zawsze od pewnego czasu, Tomasz Gdula i Zbigniew Górniak. Witamy też naszego gościa. Jest nim dzisiaj posłanka Prawa i Sprawiedliwości, pani Katarzyna Czochara, która jest jednocześnie szefem Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyznę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panów, witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie. Pani poseł, co tam słychać w Warszawie i co tam słychać w Sejmie w związku z kryzysem dyplomatycznym? Jak twierdzą niektórzy komentatorzy, największym od 29 lat, czyli od 89 roku. Podobno cały świat się od nas odwraca i jesteśmy, jak słyszałem, ambasadora, byłego, przepraszam, ambasadora Polski przy NATO w strefie mroku. Myślę, że co niektóre wypowiedzi są grubo, naprawdę bardzo grubo przesadzone. To, że cały świat dzisiaj podejmuje temat ustawy, która oczywiście słusznie miałaby karać osoby, instytucje, które używałyby nieprawdziwych stwierdzeń, polskie obozy zagłady. To też z jednej strony dobrze, ponieważ dzisiaj też świat słyszy nieustannie, jak naprawdę jest, jak naprawdę było, kto doprowadził w czasie II wojny światowej do masowej zagłady. Pamiętajmy, wszyscy myślę, pamiętamy, wiemy, że w tym okresie międzywojennym około 6 milionów istnień ludzkich zostało zgładzone w różny sposób, ale przede wszystkim największa część to właśnie w obozach zagłady, które zostały zbudowane, które powstały na terenie państwa polskiego, ale te obozy budowane były przez Niemców. I tutaj trzeba głośno, jasno i dobitnie mówić o tych sprawach, żeby nie było żadnych wątpliwości. Z kolei inni komentatorzy na przykład zauważają, że sprawa antysemityzmu jest bardzo umiejętnie rozgrywana przez przeciwników zarówno Polski, jak i obecnego rządu. Nie pomogła ulica, nie pomogła zagranica, to teraz bije się w Polaków pałką antysemityzmu. Przypomina się 68 rok, snuje się jakieś analogie, że teraz jest powtórka z 68 roku, że jakieś grupy rekonstrukcyjne pod tytułem 1968 będą pokazywały to, co wówczas PZPR pokazała w stosunku do środowisk żydowskich w Polsce. No jak zawsze w takich sytuacjach trudnych, oczywiście jest to trudna sytuacja dla naszego państwa, pewne grupy społeczne, pewne osoby wykorzystują to, żeby atakować nasz rząd, nasze państwo. Natomiast ja pragnę zauważyć, że jeśli chodzi o naród żydowski, tak naprawdę przez wiele stuleci zamieszkiwał nasze państwo i byliśmy bardzo dobrze zasymilowani i nie kto inny, jak właśnie Polacy w okresie międzywojennym, w okresie II wojny światowej prowadzili na bardzo szeroką skalę pomoc. Pomoc Żydom, którzy byli przez Niemców, przez niemieckich gestapowców, przez niemieckich nazistowców zabijani, gnębieni. I tu właśnie Polacy stawali odważnie i próbowali obywateli polskich również, ale i żydowskich bronić. Przecież wiemy dokładnie, że państwo podziemne wręcz dla osób, które w jakiś tam sposób kolaborowały, wydawały wyroki śmierci. Naprawdę my w naszej historii nie mamy czego się wstydzić. Oczywiście zdarzały się... Przepraszam, później nawet komuniści po wojnie w PRL-u ścigali też tych kolaborantów i szmalcowników. Oni lądowali w Strzelcach Opolskich, było ich całe zatrzęsienie. Nie mamy naprawdę czego się wstydzić, bo jeśli chodzi o sprawiedliwych świata, to właśnie 1/4 to Polacy. Sprawiedliwi świata to 1/4 Polacy. Żegota, która powstała, to była instytucja, która... Podziemna, pomagała Żydom. Oczywiście
zdarzały się takie incydenty, kiedy to Polacy właśnie kolaborowali, ale to były naprawdę sprawy incydentalne. Pani poseł, ja odnoszę takie wrażenie, że w naszej przestrzeni publicznej są tacy publicyści i politycy również, którzy na hasło biją naszych, biorą pałkę i lecą pomagać bijącym. I atakują Polskę przy każdej okazji. Natomiast moje pytanie brzmi następująco. Czy pani zdaniem jednak nie jest sukcesem całej tej sytuacji to, że w największych światowych mediach mimo wszystko bardzo jasno wybrzmiało, że używanie sformułowania polskie obozy zagłady jest nieuprawnione? Tak jasnych deklaracji w tej kwestii nie było w dużych tytułach od lat. A przy okazji pojawiły się wszystkie te informacje, o których pani przed chwilą mówiła, że Polacy jednak nie zabijali, a pomagali nie zabijać. Dokładnie. Oczywiście ta sytuacja, która teraz się pojawiła, jest w pewien sposób, no powiedzmy te pierwsze chwile, no były takie, wydawały się bardzo krytyczne, kryzys dyplomatyczny, natomiast dzisiaj obserwując tą całą sytuację na arenie międzyświatowej, no widzimy jednak, że coraz więcej te kwestie, które zapisane są właśnie w tej ustawie IPN, są bardzo mocno podnoszone. Jest zwiększona teraz w ogóle edukacja na świecie dotycząca właśnie tego, w jaki sposób funkcjonowały, co się działo, a przede wszystkim kto powołał, mówiąc w cudzysłowie, do życia fabrykę śmierci. Fabryki śmierci. Cały przemysł. Cały przemysł śmierci. Nie kto inny, tylko i wyłącznie Niemcy są odpowiedzialni. I tutaj nie można mówić o jakiejkolwiek współodpowiedzialności państwa polskiego, bo państwo polskie tak naprawdę w tym okresie nie istniało. Ale czy nie odnosi pani wrażenia, że poza ustawą jednak podjąć jakieś kroki jako państwo, na przykład ta Fundacja Narodowa, która powstała, nie ma pani wrażenia, że ona jest zbyt bierna w całej tej sytuacji, że potrafiła przeprowadzić kampanię billboardową na rzecz reformy sądownictwa, a w tej chwili w tak bardzo newralgicznej sprawie właściwie nie wykazuje się żadną inicjatywą? Oczywiście każde działanie, które będzie miało ogromny wpływ na podnoszenie świadomości, tej świadomości historycznej, prawdy historycznej, jest bardzo ważne i każde ogniwo, te ogniwo nasze, polskie, które będzie w tym kierunku działać, będzie miało to pozytywny oddźwięk. I tutaj oczywiście każda jedna organizacja pozarządowa, każda jedna fundacja, czy też po prostu my jako obywatele, znając dobrze naszą historię, ciężką historię, powinniśmy też głośno o tym mówić z podniesioną głową. Z podniesioną głową i dumni, bo my naprawdę możemy być dumni z tego, że w momencie, kiedy byliśmy z dwóch stron, jak w swego rodzaju imadle, otoczeni z jednej strony przez Niemców, z drugiej strony przez Sowietów, mieliśmy na tyle odwagi, żeby jednak przeciwstawić się temu wszystkiemu, a między innymi przeciw zagładzie Żydów. A po muzyce porozmawiamy już o sprawach lokalnych. W loży nadal posłanka PiS Katarzyna Czochara, szefowa Prawa i Sprawiedliwości, opolskich struktur. Wracamy na płaszczyznę z tych wyżyn polityki międzynarodowej. W windzie zdążyła mi pani powiedzieć, że ma jakąś nowinę na temat Góry Świętej Anny. No tak, o godzinie 9 odbyła się konferencja prasowa u wojewody, na której właśnie taka informacja została przekazana. 8,5 miliona zostało zabezpieczone w programie POIŚ-u na renowację właśnie Góry Świętej Anny. Oczywiście tutaj muszę, korzystając z okazji, oddać bardzo, bardzo, bardzo duże podziękowania za zaangażowanie, za determinację, przede wszystkim wojewodzie opolskiemu, który naprawdę w momencie, kiedy Góra Świętej Anny, mówiąc kolokwialnie, wypadła z kontraktu terytorialnego i jak gdyby ta kwestia finansowania była
no, można powiedzieć, w 100% zagrożona. Oczywiście w tym momencie wszystkie ręce na pokład i kto tylko mógł, obojętnie z jakiego poziomu, no, jako jedna drużyna staraliśmy się, żeby jednak ten symbol również województwa opolskiego, ten pomnik województwa opolskiego mógł znaleźć się w kontrakcie terytorialnym i żeby były zabezpieczone środki konieczne na renowację tego pomnika historii. Tutaj muszę też podkreślić, że lokalny samorząd, czyli starostwo powiatu strzeleckiego, burmistrz gminy Leśnica, również widząc ogromną potrzebę, pomimo oczywiście trudności, bo każda gmina dzisiaj czy powiat ma bardzo ważne, priorytetowe zadania, czy to infrastruktura, czy to jakieś inne kwestie związane z poprawą jakości życia mieszkańców gmin, powiatów, potrafili znaleźć około 4 milionów, 3 miliony 800 na wkład własny, żeby w momencie, kiedy konieczne są prace, jednak te prace mogły się odbyć. Mamy rok 2018, czyli niepodległa 18, wspaniały rok, wspaniały jubileusz odzyskania niepodległości państwa polskiego, ale za 3 lata mamy rok 2021. Właśnie, i co się do tego czasu za te pieniądze, dzięki tym pieniądzom zmieni? 8,5 miliona, co tam będzie? Jest Góra Świętej Anny? Przede wszystkim będzie odnowiona część pomnika, ale również też te kwestie dookoła amfiteatru. Oczywiście, tak jak mówiłam, te kwestie finansowe nie zabezpieczą wszystkich zadań. Będziemy się wspólnie tutaj starać na, powiedzmy, w kolejnych jakichś konkursach, żeby jednak te zadania, które były w projekcie zawarte, zabezpieczyć finansowo. A na chwilę obecną to jest pierwszy taki krok milowy w kierunku tego, żeby Góra Świętej Anny odzyskała swoją świetność. Jednak jakby nie było, ogromna rzesza turystów odwiedza Górę Świętej Anny. Również Góra Świętej Anny, Górę Świętej Anny odwiedził nasz papież Jan Paweł II, dla którego ta góra też była bardzo ważnym miejscem na mapie naszego kraju, mówiąc. No właśnie, a czy w tych zamierzeniach Góra Świętej Anny ma być bardziej takim sanktuarium, powiedzmy, patriotyczno-religijnym, czy także obiektem turystycznym, gdzie przyjeżdża się wypocząć, pochodzić i spędzić miło czas, czy może łączyć ma? Ja myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Jeśli nawet mamy do czynienia z sanktuarium, to też możemy mówić, że możemy to łączyć z turystyką. Nie tak daleko, bo na terenie województwa opolskiego w gminie Nysa, w powiecie nyskim, mamy również sanktuarium. Jest tam sanktuarium świętej Rity i z tego, co usłyszałam, w ostatnich kilkunastu miesiącach sanktuarium świętej Rity odwiedziło 22 tysiące mieszkańców. Pielgrzymów, tak jest. No, powiem, święta Rita ma ogromną moc, załatwia sprawy trudne i beznadziejne. Także między innymi zachęcam wszystkich radiosłuchaczy, tych, którzy mają jakieś właśnie sprawy beznadziejne, trudne, zdrowotne, obojętnie jakie, Tomek, o modlitwę do świętej Rity. Świętej Rity ostatnio. Jakąś sprawę miałeś do załatwienia? Ja chciałem podziękować świętej Ricie, bo kilka razy mi pomogła w sprawach rzeczywiście wydawałoby się beznadziejnych, a jednak A dlaczego akurat wspominam sanktuarium? Tak, bo też miałam spotkanie nie tak dawno z księdzem z tejże parafii. Tak się okazuje, że i święta Rita i święty Urban, który jest patronem tego kościoła, mają swoje potrzeby. Pani poseł, jeszcze potrzeby takie...
infrastrukturalne, czyli potrzeba jest znalezienia środków na remont tego wspaniałego miejsca, kościółka. Przepiękna mała miejscowość, 100 mieszkańców, ale tak jak widzimy, ogrom pielgrzymów i turystów, którzy odwiedzają właśnie to sanktuarium. I nie jest inaczej też Góra Świętej Anny. Także jedno drugie nie wyklucza. Ale właśnie, bo ciągle słyszymy, że ciągle znajdują się na coś jakieś pieniądze, a przez lata słyszeliśmy, że nie ma na nic pieniędzy. No tak. Skąd one się biorą? Bo są takie głosy, ja pytam z pewną taką krytą intencją, są takie głosy, że wy po prostu zadłużacie państwo, że szastacie pieniędzmi i rozdajecie ludziom, bo chcecie ich kupić. Ciągle nie ma tygodnia, żeby któryś z posłów nie przyjechał lub wojewoda i powiedział, są nowe pieniądze na to, skąd? Ale ja powiem tak, że jak usłyszałam, że my chcemy ludzi kupić, no nie ma takiej możliwości, żeby kupić kogokolwiek. Natomiast... Ja tylko cytowałem. Jasne, ja wiem, że to był cytat, czyli tutaj absolutnie nie ma takiej możliwości, żebyśmy chcieli kogoś kupić. A jeśli mieszkańcy Opolszczyzny, poszczególnych powiatów czy gmin doceniają i dostrzegają to, w jaki sposób my jako parlamentarzyści, jako senator, tutaj też oczywiście Urząd Wojewódzki w osobie wojewody, wicewojewody i wszystkich osób, które są zjednoczone w jednej wielkiej grupie, która działa na rzecz naszego tutaj regionu opolskiego. Mówię tutaj o wszystkich działaczach Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli są ludzie, którzy to widzą dzisiaj i doceniają, to się bardzo cieszy. Cieszę się i mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy, które widzą mieszkańcy Opolszczyzny, będą również docenione i w postaci zaufania wyborczego w tym roku jesienią. Po muzyce będziemy spacerowali po moście w Prudniku. Właściwie po tym się na razie nie da spacerować. Z nami w studio cały czas przewodnicząca opolskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, poseł Katarzyna Czochara, z którą w tej chwili porozmawiamy o kolejnym lokalnym problemie, jakim jest niezbędna nie tyle przebudowa, co budowa nowego mostu w Prudniku. Ale przy tej okazji miasto może zostać sparaliżowane, ponieważ zostanie z tylko jedną przeprawą, o ile nie zostanie zbudowany most tymczasowy. Pani poseł, jakie są perspektywy, że te postulaty mieszkańców i samorządu zostaną zrealizowane i taka przeprawa tymczasowa zostanie zbudowana na czas budowy nowego, już trwałego mostu? Jeśli chodzi o remont, bo tutaj mówimy o remoncie mostu na ulicy Batorego, tak szczerze powiem, to ta kwestia była podnoszona już od wielu lat. Że na miejscu dotychczasowego mostu właściwie powstanie całkiem nowa konstrukcja. Tymczasowa. Znaczy się, jeśli chodzi o most na ulicy Batorego, oczywiście wymaga on remontu ze względu na to, iż jest w ostatnich latach zwiększyło się natężenie ruchu, rzeczą samą pewne inwestycje mostowe również muszą być teraz realizowane. Natomiast tak jak mówiłam już wcześniej, remont tego mostu na ulicy Batorego był podnoszony już od paru lat. Pojawił się problem tego typu, gdyż w Prudniku na chwilę obecną mamy dwa mosty. Most na ulicy Batorego i most na ulicy Nyskiej. Z niewiadomych przyczyn tak naprawdę swego czasu most na ulicy Nyskiej została obniżona dopuszczalna ładowność. W momencie, kiedy ruszyłaby inwestycja związana z remontem mostu na ulicy Batorego, tak naprawdę miasto i sąsiednie miejscowości od strony zachodniej Prudnika byłyby totalnie odizolowane. Dlatego też należało w pierwszej kolejności podnieść tą dopuszczalną ładowność na moście na ulicy Nyskiej, a w drugiej kolejności jak gdyby zabezpieczyć miasto
na okres remontu na ulicy Batorego, żeby nie było totalnie zakorkowane. I tutaj pojawiła się taka opcja budowy mostu tymczasowego. Wojskowego, że wojsko postawi, nie, tak? Nie, 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 nie. Słuchajcie, panowie. W momencie, kiedy zostałam posłem, angażowałam się bardzo mocno w sprawy tutaj regionu województwa opolskiego, w te takie bardzo duże, ale też również te sprawy mniejsze, ale też bardzo ważne i strategiczne dla poszczególnych gmin czy powiatów. I taką właśnie sprawą jest gmina Prudnik Most. Na początku w ogóle Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad nie przewidywała żadnych dodatkowych środków na budowę takiego mostu tymczasowego, gdyż powiedzmy w swego czasu twierdziła, że to jest w jaki sposób te objazdy będą zorganizowane też w kompetencji gminy Prudnik. Zaoferowała pewne objazdy, no i niestety one nie ułatwiałyby życia mieszkańcom gminy, powiatu i też osobom przejeżdżającym. Dlatego też zainteresowałam się tą sprawą. Pisałam pisma w tej sprawie, spotykałam się również w Ministerstwie Infrastruktury w Gdace w Warszawie i tutaj w Gdace w Opolu. I dzięki tym wszystkim moim interwencjom 10 lutego, tutaj akurat mam to pismo przed sobą, 10 lutego 2017 roku otrzymałam informację, pozwolę sobie ją przeczytać, jeden punkt. Gdaka oddział w Opolu sfinansuje w całości koszt budowy mostu tymczasowego, natomiast co będzie leżało po stronie gminy Prudnik, burmistrz Prudnika opracuje dokumentację na drogę i most tymczasowy uzyska niezbędne zgody budowlane, ogłosi przetarg na ten zakres robót i poprowadzi te roboty oraz finansuje koszty dokumentacji i budowy drogi dojazdowej. Zapytam, co z tego wynika. Ja tylko dopowiem, czy słuchaczom, że Gdaka, bo to niektórzy nie mogą wiedzieć. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A w slangu politycznym właśnie Gdaka. Bardzo fajnie. I szanowni państwo, mamy 10 lutego 2017 rok. Burmistrz, wiedząc, iż ma zabezpieczenie środki w kwocie 1 000 000 złotych na budowę tego mostu tymczasowego, gdzie to jest dla mieszkańców gminy Prudnik, samego miasta Prudnik, zbawieniem, bo nie wiem, czy jesteście wy, panowie, sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby rzeczywiście most na główna przeprawa mostowa w Prudniku jest zamknięta, odcięta, czyli można powiedzieć połowa miasta sparaliżowana, koniec, tak? No. Ja angażuję się bardzo mocno w tą sprawę, staję, można powiedzieć, na głowie. Zabezpieczone zostają środki na budowę mostu tymczasowego. Od 10 lutego do grudnia nie dzieje się nic. Nie dzieje się nic przez 11 miesięcy. W grudniu, na koniec roku, burmistrz ogłasza przetarg. Niestety przetarg ten, do tego przetargu zgłosił się tylko jeden wykonawca, który prawdopodobnie, wykorzystując fakt, że jest tylko i wyłącznie jedynym wykonawcą, podbił cenę dwukrotnie, czyli z 1 700 000 kwota wzrosła na 3 700 000, niecałe 3 800 000. Z tego powodu burmistrz, nie mając takich środków, musiał ten przetarg unieważnić. No i mamy styczeń 2018, perspektywę 20 kwietnia rozpoczęcie prac remontowych na ulicy Batorego most i taką perspektywę, że jednak no, nie będzie tego mostu tymczasowego, tak? To w takiej sytuacji burmistrz, czekając przez 11 miesięcy i nie próbując przyspieszyć tego procesu, za 5.12 pojawia się u wojewody z prośbą o kolejną pomoc w realizacji mostu tymczasowego.
w postaci właśnie Wojska Polskiego. Mam jeszcze kilkanaście sekund. Jak wyjść z tego pata? Ponieważ w tą sprawę jestem bardzo mocno zaangażowana, tak jak mówiłam, od samego początku i w momencie, kiedy burmistrz prowadził rozmowy na temat ewentualnego wyjścia z tej sytuacji patowej, czyli wykorzystania Wojska Polskiego, również prowadziłam rozmowy z wojewodą i uważam, że w takiej sytuacji no, nie ma na co czekać, tylko robić wszystko, żeby rzeczywiście wojsko mogło ten most wykonać i z tego co wiem, do takich uzgodnień doszło. Gmina chyba w przeciągu kolejnych dni ogłosi kolejny przetarg już na budowę samych dróg dojazdowych. Tutaj też chylę czoła i dziękuję bardzo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, Gdace za to, iż po prostu w tej sytuacji, której niestety postawił nas burmistrz Fejdych, potrafili również znaleźć różnego typu rozwiązania tak, żeby tylko dopomóc. Mieszkańcom Prudnika życzymy szybkiego, jak najszybszego rozwiązania tego problemu. Pani dziękujemy za rozmowę. Oczywiście o postępach w sprawie Radio Opole będzie informowało sumiennie i szybko. Jak zwykle. Dziękujemy. Naszym gościem była pani Katarzyna Czochara, posłanka PiS i szefowa tej partii na Opolszczyznę. Dziękuję. Dziękuję. Loża radiowa.